Po tym, kiedy rozwiązałeś zagadkę trola i uwolniłeś księżniczkę, odprowadziłeś ją całą i zdrową do jej ojca, króla. To jest właśnie król. Ten był tak uszczęśliwiony widokiem córki, że postanowił wyprawić na twoją cześć podwieczorek. Głównym punktem podwieczorku miały być słynne królewskie babeczki, uwielbiane przez wszystkich jego poddanych. Król miał tylko jeden problem. Nie wiedział, ile babeczek, zapiszmy, ile babeczek trzeba zamówić na podwieczorek. Jaki jest problem, królu, mówisz, ponieważ twoja pewność siebie wzrosła po rozwiązaniu zagadki trola, może mógłbym jakoś pomóc. A król mówi tak. Problem jest taki, że nie wiem, ile je babeczek dorosły i nie wiem, ile je babeczek dziecko. Wiem tylko, że dorosły zawsze, każdy dorosły je tyle samo babeczek i każde dziecko je tyle samo babeczek. A nie chciałbym, żeby ktoś z podwieczorku odszedł głodny. Nie chciałbym też zamówić za dużo babeczek, aby się nie zmarnowały. No dobrze, powiadasz. Może jakoś pomogę, ale potrzebuję jakichś informacji. Czy wydawałeś już tego rodzaju podwieczorki? No ależ oczywiście, odpowiada król. Ostatnio, na przykład, zaprosiłem 500 dorosłych. Napiszmy 500 dorosłych. I 200 dzieci, 200 dzieci. I wiem, że oni w sumie zjedli 2900 babeczek. 2900 babeczek. No dobrze, powiadasz, to bardzo ciekawa informacja, ale obawiam się, że potrzebujemy jeszcze jednej informacji. Czy to było jedyne przyjęcie, jakie wyprawiłeś? Spytałeś króla. Ależ skąd? Odpowiada król. Uwielbiam wyprawiać przyjęcia. Innym razem gościłem 500 dorosłych. 500 dorosłych. I 300 dzieci. I wtedy wszyscy zjedli 3100 babeczek. Wspaniale, odpowiadasz. To chyba nam wystarczy. Spróbujmy na podstawie tych dwóch wiadomości, tych dwóch informacji ułożyć jakieś równania i je rozwiązać tak, aby otrzymać ilość babeczek zjadanych przez dorosłego i przez dziecko. Więc może zróbmy jakieś oznaczenia, aby te nasze wiadomości zapisać w postaci równań matematycznych. Czyli może tak, niech D to jest liczba babeczek zjadana przez jednego dorosłego, czyli na dorosłego. No i może A to jest liczba babeczek na dziecko. I spróbujmy teraz te nasze informacje zapisać w postaci równań matematycznych. Czyli tak, no, było 500 dorosłych i każdy zjadł D babeczek, czyli razem zjedli 500 razy D. Było 200 dzieci, czyli 200 i każde z nich zjadło A babeczek, czyli 500D plus 200A. I wiemy, że w sumie zjedli 2900 babeczek. Czyli to jest jedno równanie, które możemy napisać. No i teraz druga informacja. Znowuż mieliśmy 500 dorosłych i 300 dzieci, czyli dorośli zjedli 500D znowuż, a dzieci zjadły 300A. I wiemy, że to w sumie było 3100. Czyli mamy dwa równania, układ dwóch równań z dwiema niewiadomymi i spróbujmy teraz je jakoś rozwiązać. Może ja przepiszę jeszcze te równania tutaj. Czyli tak, 500D plus 200a równa się 2900 i 500d plus 300a równa się 3100. No widać, że może tutaj warto podzielić sobie, prawda? Tu mamy 500, 200 i 2900. Wszystko się dzieli przez 100, więc może podzielmy pierwsze równanie przez 100. Wtedy tak, będziemy mieli 500, czyli dzielimy przez 100. I drugie też dzielimy przez 100. I dostaniemy tak, no 500 przez 100 to jest 5, czyli 5d plus, dzielimy jedną, obie strony równania przez 100, czyli mamy 500d przez 100, czyli 5d, plus 200a przez 100, czyli plus 2a i równa się, no 2900, prawda, dzielenie przez 100 to jest skreślenie dwóch zer po prostu, czyli to jest 29. No i podobnie drugie równanie jest 5d plus 3a równa się 31. O, i to jest nasz układ równań, który musimy rozwiązać. Więc tak, jedna droga, podobnie jak w przypadku zagadki trolla, to by było rozwiązanie, wykreślenie tych równań i rozwiązanie metodą graficzną. Tym razem postąpimy trochę inaczej. Mianowicie spróbujmy, może tak, no zobaczmy. Gdybyśmy od pierwszego równania odjęli 5d, to nie mielibyśmy w ogóle tych d po lewej stronie i wtedy moglibyśmy sobie, zostałoby nam tylko a. No, czyli napiszmy sobie 5d, jeszcze raz to przepisuję, równa się 29. Teraz, gdybym może odjął 5d, chciałbym mieć takie równanie, w którym występuje tylko jedna niewiadoma. No? Czyli chciałbym odjąć 5d. No dobrze, ale teraz ja nie mogę po prostu od lewej strony równania odjąć 5d i zachować znak równości. Musiałbym też odjąć od prawej strony. Ale w ten sposób d mi zniknie po lewej, a pojawi się po prawej. To jest niewielki zysk. Więc być może, zobaczmy, gdybym mogę odjąć 5d i 3a, czyli to bym wtedy odjął lewą stronę drugiego równania, czyli od lewej strony pierwszego równania odejmuję lewą stronę drugiego równania, w ten sposób 5d minus 5d, nie będę miał w ogóle d po lewej stronie równania. No dobrze. No i oczywiście, ale jak odjąłem od lewej, to musiałbym też odjąć od prawej. Ale gdybym napisał tutaj to samo 5d minus 3a, to bym wprawdzie mi zniknęło d po lewej, ale pojawiłoby się po prawej, podobnie jak poprzednio. Jest to niewielki zysk, ale popatrzmy teraz. Drugie równanie mówi mi, że 5d plus 3a to jest 31. Tak? A minus 5d minus 3a to jest minus 5d plus 3a. I teraz drugie równanie mówi mi, że to jest minus 31. Prawda? Czyli ja mogę po lewej stronie napisać minus 31. I teraz, prawda, drugie równanie mówi mi właśnie tyle, że 5d plus 3a to jest 31. Więc ja odejmuję de facto od obu stron równania tego pierwszego tę samą liczbę. Ta liczba jest 5d plus 3a i drugie równanie mówi mi, że ta liczba jest równa 31. No dobrze, to jak odejmiemy, to w ten sposób po lewej stronie zostanie mi tak. D się skróci, nie będzie D. 2a minus 3a to jest minus a. I mam 29 minus 31, czyli minus 2. No to teraz sobie mnożę przez minus 1 obie strony i w ten sposób otrzymuję a równe 2. No wspaniale, czyli wiemy, że dziecko zjada dwie babeczki. No, czyli tutaj dziecko zjada dwie babeczki. No i teraz, skoro znamy już a, no to możemy teraz wstawić to a do pierwszego lub drugiego równania, to jest wszystko jedno, i w ten sposób otrzymamy jedno równanie na d. Czyli wstawmy może do pierwszego równania, czyli mamy tak 5d plus 2. I teraz już wiemy, że a, prawda, zamiast a wstawiamy sobie 2 No i to jest równe 29, czyli tak, no 2 razy 2 to jest 4, czyli 5d plus 4 jest równe 29. Teraz odejmuję 4 od obu stron i dostajemy teraz po lewej stronie 5d, a po prawej 29 minus 4, czyli 25. I dzielę, ostatni krok, dzielę sobie obie strony przez 5 i otrzymujemy, że d jest 25 przez 5, czyli 5. Czyli to jest dorosły zjada 5 babeczek. Wspaniale, wspaniale, woła król. Teraz idę ułożyć listę gości i wydać odpowiednie polecenia, aby urządzić ten wspaniały podwieczorek.